o tym, że komunikacja jest wszystkim, co robimy i czego nie robimy, to już Wam mówiłam. Ale o tym, że komunikacją może być wygląd przedmiotów, które otaczają nas w codziennym życiu? Tak. Dziś bohaterką naszego spotkania jest książka Język rzeczy. Dzień dobry, bardzo gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Inspiracje. Dziś odcinek nieoczywisty, bo chcę mówić o języku, który chyba w ogóle tym językiem nie jest, ale powoli. W książce Język rzeczy autor opisuje to, w jaki sposób przedmioty, które nas otaczają, takie zwykłe jak telefon, kubek, samochód, stół, lampa, wpływają na to nie tylko kim jesteśmy, jak się definiujemy, ale również jak postrzegamy świat i co w tym świecie znaczymy. Przeczytam Wam kawałek tej książki. Design we wszystkich swoich przejawach jest jak DNA społeczeństwa przemysłowego albo postprzemysłowego, jeśli w takim dziś żyjemy. To kod, który powinniśmy zgłębiać, jeśli chcemy mieć szansę zrozumienia współczesnego świata. Design jest wytworem naszego systemu gospodarczego, nosi na sobie piętno technologii, z którą możemy sobie radzić. To rodzaj języka i odzwierciedlenie emocjonalnych i kulturowych wartości. I autor pisze dalej, design to język, którego społeczeństwo używa do tworzenia przedmiotów przedstawiających jego cele i wartości. A więc to, że jakaś rzecz nam się podoba, albo na przykład, że jakaś rzecz już nam się znudziła, to nie jest tylko kwestia naszego hobby, gustu czy poczucia estetyki, ale to znacznie, znacznie głębsza rzecz, głębsza nieco warstwa naszej osobowości i naszego funkcjonowania w świecie. Autor podaje przykłady kultowych mebli czy też innych wytworów designu z przeszłości i obecnych, które w bardzo mocny sposób definiują jego użytkowników i powodują, że użytkownik jest w jakiś sposób postrzegany. A jeżeli coś decyduje o naszym wizerunku, to znaczy, że to coś, czyli ten przedmiot, komunikuje innym ludziom, jacy jesteśmy. A więc posiadanie danego przedmiotu nie tylko, jak w przypadku na przykład dóbr luksusowych, wyznacza pewien status i pokazuje pewien poziom materialny, na którym funkcjonujemy, ale świadczy o pewnych cechach. Autor zwraca również uwagę na problemy współczesnego świata w tym obszarze i między innymi problem zużywania się rzeczy i kupowania nowych, bo przecież nie zawsze, kiedy kupujemy sobie nowy telefon czy nowy komputer albo samochód, to oznacza, że ten poprzedni model już się zużył. Bardzo często robimy to dla prestiżu w podążaniu za modą albo tak zwanego gadżeciarstwa. Czy zatem to, że wymieniamy te sprzęty, bo nam się znudziły, to też o czymś świadczy? Autor twierdzi, że tak. Ten proces nabywania przedmiotów oraz pozbywania się ich jest również rodzajem komunikacji. Polecam Wam to spojrzenie na język i spojrzenie na komunikację od zupełnie nieoczywistej strony. Natomiast w zasadzie można by to podpiąć pod regułę jak Cię widzą, tak Cię piszą, czyli to, co masz, jakimi rzeczami się otaczasz, też będzie jakoś o Tobie świadczyć. Być może powiecie, że to bardzo materialne ujęcie i zabijające wnętrze człowieka. Trudno się nie zgodzić, natomiast prawda jest taka, że rzeczy jednak coś komunikują. Autor zwraca tutaj uwagę na jeszcze jeden aspekt, mianowicie coś takiego jak pismo. Przecież pismo to też rzecz. Ale zauważcie, jak bardzo wpływa na to, jak jest odbierany komunikat ten sam tekst, tę samą treść. Możemy napisać różną czcionką w różny graficznie sposób i w ten sposób wpłyniemy na odbiorcę i na to, jak nasza wiadomość będzie postrzegana.
to również design, bo częścią designu, częścią wzornictwa przemysłowego jest przecież typografia. Bardzo gorąco zachęcam Was do lektury tej książki. Polecam zupełnie inną perspektywę komunikacyjną, która buduje świadomość i naprawdę poszerza nasze widzenie tego procesu, a co za tym idzie, lepsze rozumienie go. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.